Rozmawiam z Marcinem Andrzejewskim, prezesem Tygrysy Biznesu. Ja nie wiem, czy ty kochasz modę i stąd tutaj się znalazłeś, czy po prostu jest to biznes, bo moda też jest biznesem. Kocham modę i kocham Anię Cichosz, dlatego tutaj jestem. Ania jak zwykle nas zaskoczyła bardzo pozytywnie. Przepiękne, kolorowe kreacje, uśmiechnięta, piękne modelki, piękne dzieci, cudownie. Powiem szczerze, nie wiedziałem, że 25 minut dojadę tutaj z Wilanowa, udało się, dzięki autostradzie. Także bardzo fajne miejsce, bardzo piękne wydarzenie, przepiękny hotel Mazurka i bardzo cieszę się, że tu jestem. Ale w ogóle cenisz kreacje na kobietach? Lubisz kobiety ładnie ubrane? Bardzo. Uważam, że kobiety w Polsce są bardzo, bardzo ładnie ubrane. Sama wiesz, podróżujesz po świecie, dużo piszesz o modzie. Widzisz to, co jest piękne, widzisz to, co jest brzydkie i potrafisz o tym powiedzieć i napisać. To jest cudowne. I tak naprawdę w Polkach jest dużo uroku. Wydaje mi się, te czasy, w których one się wychowywały, prawda, te nasze wcześniejsze pokolenie, to, że nie było tak mało rzeczy, musiały sobie z tym wszystkim radzić. Nie było kolorów, nie było materiałów. Zawsze sobie jakoś radziły. Potem weszły peweksy i też zawsze były pięknie ubrane. Pięknie zawsze pachniały i zawsze były zadbane o siebie, co też może o tym świadczyć bardzo dobrze rozwinięta kosmetyka estetyczna w Polsce, prawda? Tak, bardzo ważne, oczywiście. To jest bardzo ważne, polscy lekarze są wizerunek na całym świecie. Mamy najlepsze produkty, najlepszych producentów, najlepsze maszyny sprowadzane z całego świata, także wszystko jest to bardzo ważne i to pomaga dzisiejszym paniom utrzymać ten cudowny wizerunek. Ja się cieszę, że ty jesteś koneserem ładnego wyglądu kobiet, to mi się podoba, bo ja nie wiem, czy mężczyźni naprawdę tak zwracają uwagę na kobiety, jak ty, różnie bywa. Bywa różnie. Ja na ciebie zwróciłem uwagę od razu, jak cię tylko poznałem. Dziękuję. Też mi jest bardzo miło, jak mogę w ogóle otaczać się pięknymi kobietami i to jest cudowne, jak możemy razem z sobą spędzać czas, bo urok, wdzięk, zarówno ten osobisty, jak i zewnętrzny jest bardzo ważny, zarówno w biznesie, jak i w życiu codziennym. Także to jest cudowne i bardzo się cieszę. Ale ja muszę ciebie zapytać o biznes. Tak. Kiedy planujesz najbliższe spotkanie Tygrysy Biznesu? No bo jednak tak, to jest twoja pasja, to jest twoja działka. Business Tigers Club organizujemy najbliższe spotkanie 24 września, impreza na 120 osób. Będziemy wręczali statuetki Business Women Awards. Właśnie będziemy tą imprezę poświęcali kobietom biznesu, pięknym kobietom, pięknym przedsięwzięciom i tego, co one wnoszą w życie nas, mężczyzn, jak i innych kobiet, dla których stanowią inspirację. Także serdecznie zapraszam, jak zwykle, do hotelu Regent w Warszawie. Dziękuję. Czuję się spotkamy. Czuję się zaproszona. No, dziękuję. Dziękuję Marcinie, dziękuję.